Ponownie proszę o komentarz pana Andrzeja. Jak mówiłem przedtem, Kaz Krasicki umarł już w Polsce zniewolonej i od tamtej pory zaczynają się poeci i utwory pisane na emigrację. W 1809 roku narodził się poeta, który żył krótko i który nie tylko miał zdolność przechowywania w swoich utworach polskości, ale także potrafił odkrywać przyszłość. W swoim słynnym wierszu przewidział papieża Polaka. Chodzi o Juliusza Słowackiego. Często chcemy wykrzyczeć to, co mamy ważnego w sobie. On jednak zawarł w krótkim wierszu inną propozycję. Szli krzycząc: Polska, Polska! Wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzycząc: Boże, Ojczyzna, Ojczyzna! Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka i zapytał tych krzyczących: jaka? A drugi szedł i błagał do nieba, znosząc dłonie: Panie, daj, niech się czuje w ludzi milionie jedno z nimi ukochać, jedno uczuć zdolnie. Sam, choć mały, lecz z prawdy zaprzeczyć im wolny. Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem i rzekł: chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem. Proszę Państwa, ja bardzo lubię ten wiersz, bo w tym wierszu streszcza się prawda i wolność, czyli podstawowe punkty programu Unii Polityki Realnej. I w tym wierszu jest pewna nadzieja. Choć Słowacki żył krótko i umarł w Paryżu, w tym samym mieście, w którym zmarł Norwid, piszący, że polski, gorzki to jest chleb Polska, że Polska to, Polacy to naród wielki, ale społeczeństwo żadne. Czyli to, na co później Jan Paweł II zwrócił uwagę, mianowicie na solidaryzm społeczny i na solidarność. Solidarność między ludźmi, czyli pojęcie, które zastąpiło dokładnie miłość bliźniego, ale o tym po następnym wystąpieniu.